co za emocje. Spodziewaliście się tego? Nie, zupełnie się nie spodziewaliśmy już. Ja robię 10 edycji Tenisa Zdany. Już te emocje przeżywam, ale jakby pierwszy raz to było niesamowite. Po prostu bardzo, bardzo dziękujemy. Naprawdę to... Tak, dziękujemy. My w ogóle to... się... Dzięki wam po prostu jesteśmy tutaj dalej. Ale i... też już nie ma słowa. Ja po tym jive'ie jestem wykończona dwuminutowym. Ale to jest niesamowite. Bardzo nam przykro, bo też dla Dawida, ale też dla Joanna to zasługowało, bo świetny tańczy i Dawid jest też super. No, szkoda, że ma trójka finał, dlaczego nie? Słuchajcie, jak przeżyliście w ogóle ten tydzień? Czy wy mogliście spać? Jakie mieliście koszmary senne? Ja uważam, że to był jeden najlepszy tydzień, najbardziej wyluzowany, bo my... Tak. Naprawdę? Tak, bo już tak myśleliśmy, bawimy się. Mamy dwa tańce, które było bardziej na pierwszy uśmiech, na urok. Takie wyluzowane właśnie tańce, takie na zabawę i właśnie się tak bawiliśmy tym. I to udało się, to byliście szczęśliwi, dlatego potem, no jeżeli idziemy, jeżeli nie, to tak będą dwa super pary w finale. Jeżeli my, to jeszcze lepiej, tak? Ja nie wierzę tego. Co powiecie na zarzuty innych par, że Aneta nie oddała się tak w pełni Stefanu? Nie oddałam ci się? Są różne osoby. Aneta taka jest. Nie da się zmienić coś na siłę. Fajne, że jest taka skromna, że jest normalna, że jest bardziej taka spokojna. Nie każda może być taka... Jest okej. Okay. Nie robimy jej coś, która nie jest. Uważam, że ona się odważyła. Co dla jej to była wielka, coś mi płaci oczy, wielka, trudna droga, tylko ja wiem, bo ja bym w sali te wszystkie godziny, także ja się cieszę i cieszę się, że została nagradzona na jej postęp, na jej, jak zaczynał ten program, jak ona była na początek i kim ona jest teraz, no fajne, że ludzie to widzieli i się wyczuli z nią, nie wiem, po prostu przecież, że ludzie to czują. Może ty coś więcej wiesz, może poza kamerami, możesz mi zdradzić, coś się dzieje nie tam? Ja wszystko wiem. Ja wszystko wiem. Wszystko wie, ale nie może mówić. No wiesz, po sycylijsku się mówi tak, bo tam jest oczywiście ojciec chrzestny, wszystko się mówi. Nędy saciu, nędy wit, to znaczy nic nie wiem, nic nie wiedziałem. I z tego skończymy tego wywiadu.